Witam wszystkich tajemitonautów. W nawiązaniu do poprzedniego filmu przedstawiamy wam dzisiaj, drodzy widzowie, terafimy. Urządzenia, które dzisiaj mogłyby pełnić rolę walkie-talkie. Terafimy były w sumie mniejszymi lub większymi figurkami, ale cały proces ich tworzenia oraz stosowanie przy tym rytuału świadczy o tym, że coś przed zwykłymi ludźmi ukrywano. Coś, czego z pewnością mogliby nie zrozumieć. Rytuał ten prawdopodobnie polegał na osadzeniu we wnętrzu statuetki Terafima odbiornika radiowego i nadajnika oraz źródła zasilania. Według doniesień Abraham i jego ojciec Terach prowadzili warsztat, który wytwarzał te statuetki. Chociaż Genesis milczy na temat tej działalności, jest ona w pełni omówiona w księgach pseudepigrafa, czyli księgach literackich, przypisywanych określonej osobie, choć napisanych przez kogoś zupełnie innego. Terach i Abraham zostali opisani jako członkowie kapłaństwa elitarnej klasy, która rządziła miastem Ur. Według jubileuszy Abraham pochodził z rodziny arcykapłanów. Jego ojciec Terach nauczył się nauk od swojego ojca Nachora, ponieważ powiedziano, że dorastał Terach i mieszkał pośród Chaldejczyków, a jego ojciec nauczył go badać Chaldejczyków, aby mógł praktykować wróżbiarstwo i astrologię według znaków na niebie. Bardziej wyraźna historia wyłania się z Apokalipsy Abrahama, dokumentu z pierwszego wieku naszej ery, przekazanego w języku słowiańskim, kanałami bizantyjskimi, a zarazem niedostępnego dla zachodnich uczonych aż do późnego średniowiecza. Dostarcza wielu informacji na temat wczesnych dni Abrahama. Według tej relacji ojciec Abrahama był twórcą bożków, a także astrologiem. Wyrabiał bożki do świątyń i na sprzedaż zwykłym obywatelom i podróżnikom. Te bożki miały różną wartość i jakość w zależności od tego, czy były wykonane z kamienia, drewna, żelaza, miedzi, srebra czy złota. Jednym z zadań przydzielonych Abrahamowi było zabranie niektórych z tych statuetek i sprzedaż ich kupcom z Egiptu na straganie na obrzeżach miasta. Wkrótce potem Abraham pokłócił się ze swoim ojcem o te bożki i opatrznościowo warsztat Terracha został uderzony piorunem i doszczętnie spalony. Kiedy Terach i Abraham wyjechali do Haranu, a stamtąd do ziemi Kanaan, przypuszczalnie posiadali pewną liczbę tych bożków. Statuetki z wszczepionymi pewnymi urządzeniami lub zasilaczami. Były to prawdopodobnie terafimy lub przenośne komunikatory ze Starego Testamentu. W Tepe Gawra w górnej Mezopotamii archeolodzy znaleźli dziesiątki tzw. posągów kultowych datowanych na około 3000 lat przed naszą erą. Kultowe przedmioty pasują do opisu ożywionych bożków Sumeru. Te pogańskie bożki o dużych oczach lub przenośne statuetki miały wklęsłe oczodoły, w które wkładano przedmioty wielkości pięści, prawdopodobnie przypominające kryształki zasilacze, które aktywowały komunikatory. Te pakiety mocy zostały opisane jako kamienie, najwyraźniej starożytne słowo określające duże kryształy. Dzisiaj gadające lalki, misie, fabrisie, potwory, superbohaterzy to standard w markecie, nie pomijając sztucznych psów, kotów, które z powodzeniem mogłyby mieć wbudowane walkie-talkie. Terafim Starego Testamentu były figurkami lub bożkami różnej wielkości, które według biblijnych przekazów służyły do wróżenia, to znaczy odpowiadały na konkretne pytania, które zostały im postawione, jak w księdze Ezechiela 21, Zachariasza 10 i Sędziów 17 i 17:18. Etymologia słowa terafim jest niejasna, a jego znaczenie nieznane. Źródło w Encyklopedia Judaica sugeruje, że może ono pochodzić od chetyckiego słowa tarpis, które oznacza ożywionego ducha. Biorąc pod uwagę wpływ Chetytów na ziemię Kanaan, wywodzenie to jest prawdopodobnie prawdziwe. Terafim odgrywa znaczącą rolę w życiu Abrahama. Jego użycie można prześledzić od 1000 lat
do czasów Izaaka i Józefa, a stamtąd do Egiptu, gdzie przypuszczalnie wpadły w ręce Mojżesza. Odniesienia do terafimów pojawiają się ponownie w czasach Jozuego i jego następcy Kenaza. W tym czasie, około 1400 roku przed naszą erą, terafimy stały się nieaktywne i uważane były za pogańskie relikwie lub osobliwości. Od czasów Abrahama aż do czasów Mojżesza i przed Arką Przymierza terafim był najwyraźniej używany do komunikowania się z bóstwem. W ten sposób El Shaddai lub Adat skierował Abrahama, aby się udał do Kanaanu, a stamtąd do Egiptu, a później w dniach najazdu królów wschodnich. Terafimy miały różne rozmiary, na tyle małe, że można było je schować pod siodłem, jak w przypadku Racheli, ale niektóre były na tyle duże, by imitować osobę śpiącą pod kocem, jak w przypadku Dawida, który oszukał zabójców wysłanych przez Saula. Pierwsze wyraźne odniesienie do terafima znajduje się w Księdze Rodzaju 35, która dotyczy incydentu Racheli, kiedy próbowała ukraść bożki swojego ojca. Mogła to być część skrytki, którą Abraham zostawił w Haranie ze swoim kuzynem Labanem tuż przed wyjazdem na ziemię zachodnie. Jakub i Rachela najwyraźniej wiedzieli o wartości terafimów. Mogli również oglądać ich cel, chociaż najwyraźniej nie wiedzieli, jak ich użyć. Istnienie i znaczenie tych bożków musiało zostać przekazane Jakubowi przez jego dziadka Abrahama, zanim umarł. Można to wykazać za pomocą następujących obliczeń. Abraham zmarł w wieku 175 lat w roku 1992 przed naszą erą. Jakub urodził się z Izaaka, gdy miał 60 lat lub w roku 2007 przed naszą erą. Tak więc Jakub miał 15 lat, gdy umarł Abraham. Abraham miał wystarczająco dużo czasu, aby poinformować swojego wnuka Jakuba o istnieniu i znaczeniu tych urządzeń oraz o ich przechowywaniu w Haranie. Pobyt Jakuba w Haranie i zamieszkanie w domu Labana były prawdopodobnie uzależnione od zdobycia przez niego urządzeń i zwrócenia ich pod kontrolę rodziny Abrahama. Rachela najwyraźniej brała udział w spisku i upłynęło dużo lat cierpienia Jakuba z rąk Labana, aby dowiedzieć się, gdzie ukryto terafimy. Incydent opisany w Księdze Rodzaju brzmi jak historia z fikcji. Jakub był zmuszany przez Labana pod takim czy innym pretekstem do służby mu przez 20 lat. Wreszcie Jakub i Rachela, korzystając z nieobecności Labana, potajemnie zabrali ze sobą bożki lub terafiny Labana. Laban narobił wiele zamieszania, gdy zdał sobie sprawę, że Jakub odszedł. Gonił Jakuba i wreszcie dogonił uciekającego winowajcę. Laban był oburzony potajemnym odejściem Jakuba, ale wydawał się bardziej zaniepokojony kradzieżą jego bożków. Jak powiedział: musiałeś odejść, ponieważ tęskniłeś za domem swojego ojca, ale dlaczego ukradłeś moich bogów? Narzekał. Relacja wspomina tylko o tych, które Rachel ukryła w wielbłądowej poduszce, na której siedziała. Kiedy Laban próbował go przeszukać, błagała, żeby jej nie przeszkadzano, bowiem była taka pora miesiąca, która ją naszła. Laban szukał wszędzie, ale nie mógł znaleźć terafimów. Jakub musiał być w posiadaniu znacznie więcej ich ilości, które w jakiś sposób zdołał ukryć przed wścibskimi oczami Labana. W drodze powrotnej do Kanaanu Jakub i jego domownicy zatrzymali się w Sychem, miejscu świętym dla rdzennej ludności. W Sychem zebrał wszystkich obcych bogów, których zdobyli w Haranie. Musiało ich być bardzo dużo. Zostały one pochowane pod dębem w Sychem. Jakub zachował swojego terafima, ale martwił się, że nikt inny nie będzie mógł sprowadzić nikogo z powrotem do jego ojczyzny. Kontrola i używanie urządzenia było ściśle strzeżoną tajemnicą. Wydawałoby się, że tylko on i Rachel byli wtajemniczeni w prawdziwy cel terafimów. Być może Jakub chciał zapewnić sobie obfity zapas statuetek, a także ich zasilacze. W każdym razie skrytka pozostawała zakopana w Sychem przez pokolenia aż do czasów Kenaza.
Wiele lat później ci idole i ich kamienie lub paczki mocy zostały odkopane przez zwolenników Kenaza, następcy Jozuego. Kiedy Jakub udał się do Egiptu w wieku 130 lat w roku 1877 przed naszą erą, prawdopodobnie zabrał ze sobą urządzenia komunikacyjne i były one przekazywane, aż Mojżesz nabył je kilkaset lat później i użył ich do skontaktowania się z Jahwe lub Adadem podczas pierwszej wizyty na górze Synaj. Dokument, który opowiada o tym, co wydarzyło się po śmierci Jozuego i który definiuje następstwo przywódców poprzez Kenaza, Zebula i wreszcie Deborę, to tak zwane biblijne starożytności Pseudofilona, ponieważ przypisano je Filonowi z Aleksandrii w pierwszym wieku naszej ery. Filon opisuje, jak plemiona były pod naciskiem Filistynów po śmierci Jozuego i szukały przywódcy. Kenaz został wybrany i zaczął kwestionować każde plemię o jego grzesznym postępowaniu, wierząc, że ich kłopoty są spowodowane odejściem od prawa mojżeszowego. Wyznania sięgały daleko, ale najbardziej interesujące jest to, które wyznawało plemię Asera. Mówili oni, że znaleźliśmy 7 złotych bożków, których Amoryci nazywają świętymi nimfami, i zabraliśmy je razem z ułożonymi na nich drogocennymi kamieniami i ukryliśmy je. A oto teraz są one przechowywane przed szczytem góry Sychem. Kenaz natychmiast wysłał grupę mężczyzn, aby je znaleźli. Kazał je usunąć i przyprowadzić do niego. Kamienie te zostały opisane jako kryształy i pryzy w kolorze, to znaczy przezroczyste i jasnozielone. Powiedziano mu, a to są drogocenne kamienie, które Amoryci mieli w swoich świątyniach, których wartości nie można oszacować. Te kryształy, które były przyczepione do bożków, również emitowały światło. Kenazowi powiedziano, że dla wchodzących w nocy światło lampy nie jest potrzebne. Tak jasno świeciły owe kamienie. Te jasne i jasnozielone kryształy zostały osadzone w bożkach Amorytów, Kananejczyków, prawdopodobnie w wydrążonych oczodołach. Kryształy były obce Hebrajczykom, którzy przypuszczalnie nie znali ich celu z wyjątkiem ozdób pogańskich bożków. Truizmem jest, że czego się nie rozumie, to boi się i niszczy. Kenaz odkrył jednak, że te kamienie lub kryształy są praktycznie niezniszczalne. Próbował je zniszczyć na kilka sposobów. Najpierw ogniem, potem tylko ugasili płomienie. Następnie próbował je rozłupać żelaznym mieczem, ale one tylko wgniotły ostrze. W końcu zdesperowani ofiarowali je na ołtarzu bóstwu. I według relacji Filona zostały one w tajemniczy sposób usunięte w noc przez anioła. Te kryształy Kenaza, które emitowały światło i były praktycznie niezniszczalne, zostały osadzone w bożkach zebranych ze skrytki znalezionej w Sychem pod dębem. Przypuszczalnie to właśnie one zostały pochowane przez domostwo Jakuba kilkaset lat wcześniej. Kryształy te nadal emitowały światło po całym tym czasie i dlatego były do pewnego stopnia aktywne. Same kamienie nie były zbyt użyteczne, ponieważ służyły do uruchamiania urządzeń, takich jak terafimy, biblijny przenośny odbiornik radiowy i nadajnik. W czasie dni Kenaza, pod koniec XV wieku przed naszą erą, a początkiem okresu dni sędziów, kamienie stały się zwykłymi ciekawostkami. Znane z tego, że są kojarzone z bożkami rdzennych Kananejczyków, były traktowane jako pogańskie artefakty religijne. Te kryształy Kenaza zostały również opisane jako jasno błyszczące na noc, tak aby nie trzeba było korzystać z lampy. Taki zasilacz był prawdopodobnie używany przez Noego do oświetlenia arki przez długi okres 150 dni, kiedy jego zapieczętowany statek był na morzu. Zgodnie z hebrajską ustną tradycją ujawnioną w Haddagach, arka została oświetlona drogocennym kamieniem, który rozjaśnił wnętrze statku i sprawiał, że noc wydawała się dniem. Podobne źródło mocy jest wspomniane w Księdze Mormona, świętej księdze Kościoła Świętych w dniach ostatnich. Kiedy plemię Lehi opuściło Jerozolimę około 600 roku przed naszą erą, aby udać się do Ziemi Obiecanej, zbudowali 8 statków na tę podróż. Zostały one zaprojektowane jak Arka Noego i aby widzieć w zaciemnionym wnętrzu,
dano im 16 małych kamieni, po 2 na każdy statek, które były białe, przezroczyste jak szkło. Te kamienie świeciły w ciemności przez 344 dni, kiedy byli na morzu, zanim w końcu dotarli do brzegu. Jak widać, najwyraźniej starożytność to nie tylko proca na kamienie, ale wyższa technologia, o której się wie, ale nie stara się jej powielić. Chyba że ją powielamy cały czas i nic o tym nie wiemy.